serdecznie i zapraszam na kolejny mój filmik o gotowaniu w szybkowarze. Jak wiecie, ten szybkowar mam od niedawna i nie bardzo dużo doświadczeń jeszcze zdążyłam o tym gotowaniu zebrać. Więc co rusz muszę zajrzeć do książki, gdy chcę coś nowego wypróbować. Dzisiaj chcę ugotować ryż w szybkowarze. Ryż potrzebuję do obiadu. Chciałam wypróbować, jak to mi w szybkowarze wyjdzie. Zapraszam do oglądania. No tak, potrzebujemy szybkowar oczywiście. Mój szybkowar jest rozebrany na kawałki. Muszę Wam coś pokazać. Dowiedziałam się sama niedawno o tym z książek, że tu jest zawór. Często mówiłam, że zawór się zamknie i potem się dalej wszystko gotuje, rośnie ciśnienie. Ale dopiero niedawno się doczytałam, że trzeba sprawdzać, czy ten zawór dobrze funkcjonuje. I tutaj zobaczcie, jest taka metalowa kulka pod tym zaworem. I ona musi być zawsze widoczna. Gdyby się okazało, że jej nie widać, to trzeba tutaj, tu jest taka guma, tą kulkę trzeba pchnąć, żeby tutaj była w tym miejscu, żeby mógł zawór odpowiednio funkcjonować. To jest jeden zawór, pokażę Wam jeszcze inny, też o nich się niedawno dowiedziałam. W tej rączce są dwa zawory. Jeden już Wam czasem pokazywałam, to jest ten z przyciskiem, ale dopatrzyłam się w instrukcji o tym garnku, że jest jeszcze jeden zawór i on jest tutaj. I ten trzeba też co rusz sprawdzić, to znaczy co rusz przed gotowaniem należy sprawdzić, jeżeli on się tak ugina, to jest wszystko w porządku. Nie wiedziałam tego wcześniej, ale lepiej późno niż wcale. To jest kwestii bezpieczeństwa. Zamykam. No i tak. Mój ryż. Doczytałam się, żeby na dno garnka nalać 1/4 litra wody, wstawić dziurkowaną płatkę, wsypać ryż i zalać to drugim 0,5 litra wody. Przemieszać. Chyba dam trochę więcej wody, coś mi to wygląda za mało. To było 250 gram ryżu i dałam w sumie 0,5 litra wody. Co by było, gdybym jeszcze dodała wody? Na pewno nie zaszkodzi. Najwyżej będę musiała odparować ryż. Pór. Około 200 ml wody. Troszkę tę ryż posolę, żeby nie był taki jałowy w smaku. Mogłabym dać jakieś przyprawy albo coś, ale dałam po prostu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zamykam. O, troszkę. Ma być sucho. Zamykam. Też już wiecie, jak ja to robię. I tak. I będę ryż gotować. Najpierw nastawiłam na od 1 do 10 u mnie na 6. Zobaczymy. A muszę jeszcze sprawdzić, jak długo ten ryż ma się tam potem gotować. 6 do 8 minut. No, ciekawe. Zobaczymy. Parowuje się trochę. Mam nadzieję, że za dużo ryż lubi się pienić. Mam nadzieję, że mi ta piana nie wyleci na wierzch. Oczywiście już zawór zamknął. Tak.
Pokazał mi się teraz drugi pierścień. Nauczyłam się z książki, że to się, że te obramówki nazywają się pierścień. Pokazuje mi się drugi pierścień pomarańczowy i zmniejszam. Patrzę na godzinę. Dam temu ryżowi 8 minut. Zmniejszyłam prąd na najmniejszy i czekamy 8 minut. Powiem Wam jeszcze pewien plus, który zauważyłam przez ostatnie dni. Plus gotowania w tym garnku. Tak, jest u nas dzisiaj bardzo gorąco. Jest ponad 30 stopni. Mam zamknięte o tej godzinie wszystkie okna, bo jest nie do wytrzymania, do tego jeszcze duszno. I teraz wiecie sami, jak to jest. Duszno, gorąco i gotujemy obiad. Na przykład, tak jak przy tym ryżu, to jednak dużo tego ciepła musi się na kuchni wydostać z garnka. Para gorąca i tak dalej. No i tutaj, zobaczcie, jest owszem to wszystko gorące, nie będę dotykać, ale nie uchodzi się para, bo nie dość, że jest duszno i parno na dworze i w domu, to jeszcze dochodzi do tego w takie upalne dni ta para gotowania obiadu. Czasem się odechciewa gotować w takie gorące dni. W tym garnku nie czuję tego, że jest tak gorąco, duszno dodatkowo. W tym garnku jest to nieodczuwalne, bo po prostu tej pary wielkiej nie ma. Za chwilkę, owszem, będę odpuszczać powietrze gorące i trochę pary ujdzie, ale to nie jest takie straszne, jak w czasie gotowania, na przykład w tym przypadku ryżu, który jednak potrzebuje troszkę czasu i się cały czas musi para wydostawać i jest gorąco i duszno i parno. 8 minut, odsuwamy garnek. Ostrożnie, ponieważ to jest jednak ciśnienie, trzeba ostrożnie z tym się zachować. Będę bardzo powoli odparowywać w tym garnku wszystko. Bo nie wiem po prostu, jak zareaguje to wszystko, co jest w środku. Czy będzie mi strzelać, pryskać? Nie mam pojęcia, pienicie, nie wiem, jak tam wygląda. Szkoda, że nie wymyślą takiego garnka jak ten, ale żeby był przezroczysty. Od razu byłoby widać, co tam się dzieje, a tak zawsze czekam na niespodziankę. Co mi z tego wyszło? Może to jest fajne. Dzisiaj pierwszy raz gotuję ryż w ten sposób, odważyłam się po prostu. I to jest taki mój następny, zbieram doświadczenia. I niektóre z nich Wam pokazuję. Jestem ciekawa, czy to wyjdzie ryż sypki, ponieważ dałam trochę więcej wody, czy wyjdzie ryż mokry. O, zobaczcie. No, teraz to ciekawa jest. Otworzyłam właśnie, wszystkie zawory dały się otworzyć, odpuściły. Koniecznym jest potrząśnięcie garnkiem, żeby tam ta para, która się zebrała i gorące powietrze, żeby się rozłożyły w całość. Otwieramy. O! Widzicie to? Super! Zobaczcie sami. Jest super. Jest bardzo fajny ryż, naprawdę nadaje się i do zupy, nadaje się do drugiego dania, zamiast kartofli, czy makaronu, czy kaszy. No i wyobrażam sobie ten ryż na słodko, ze śmietaną, z truskawkami. Albo z cynamonem, z jabłuszkiem, i z masełkiem, i z bułką tartą. W każdym razie możliwości jest bardzo dużo, do czego można taki ryż wykorzystać. Jest bardzo przyjemny ryż. Ryż zamknę, posmakuję.
jest taki, jak to mówią, al dente. Nie rozgotował się. Jeżeli ktoś woli mieć ryż prawie rozgotowany, to proponowałabym spokojnie jeszcze kilka minut potrzymać ryż w garnku. U mnie to trwało 8 minut, spokojnie nawet do 12 minut. Ten jest naprawdę super al dente. Dziękuję Wam ślicznie dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że przyda się Wam dzisiejszy mój filmik. I zapraszam na następny film, który na pewno się niedługo ukaże. Cześć!